Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami w kolejnym vlogu. Vlog w terenie. O, tak jak widzicie, samochód nie ma tutaj żadnego znaczenia. Po prostu nasz samochód wszedł w kadr. Jesteśmy w Czaplach. Ci z Was, którzy są tutaj ze mną regularni, którzy gdzieś tam też śledzicie na Instagramie moje poczynania, no to znacie projekt Czaple. A projekt Czaple to jest takie osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Czaple, jak to ja zawsze tak w skrócie mówię, no to czyli osiedle, które stawiamy, osiedle domów, które stawiamy razem z naszymi wspólnikami. Tak mamy zawiązaną spółkę i ta spółka właśnie buduje domy, także jesteśmy związani z nieruchomościami. No jak jesteście tutaj, no to wiecie, że ja się zajmuję na co dzień zarządzaniem nieruchomościami, w najmniej krótkoterminowym i długoterminowym również, no ale to nie jest jedyna nasza aktywność zawodowa, bo poza tym zajmuję się finansami też, a do tego właśnie jest ta spółka i pojawił się właśnie pomysł, który jest w tym momencie realizowany, tak, czyli budujemy domy i zapraszam Was na budowę, pokażę Wam, jak w tym momencie wygląda stan zaawansowania na budowie. Myślę, że to też być może będzie fajna informacja dla potencjalnych klientów, bo wiem, że są tacy, wiem, że są osoby, które się już interesują, zresztą jesteśmy w trakcie rozmów, także będziecie mieli też okazję zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Także zapraszam, idziemy na budowę, wejdziemy do wnętrza domu, będziecie mieli okazję wszystko zobaczyć. Okej, to idziemy do środka. No tutaj oczywiście jeszcze jest cały ten taki chaos, który na budowie występuje. To oczywiście wszystko docelowo będzie uprzątnięte, tak? No bo będzie zieleń, będzie kostka. Cały ten taki teren przed domem, za domem, wokół domu będzie zagospodarowany, tak? No będzie poprowadzona droga wjazdowa. No teraz jesteśmy jeszcze w trakcie prac, więc wygląda to trochę inaczej. I wejdziemy do środka. No dobra, słuchajcie, tak wygląda ten pierwszy dom w największym stopniu zaawansowania. Możemy głos oddać Pawłowi, który nam może trochę powiedzieć więcej na ten temat. Pawle, oddaję Ci głos. Cóż mogę powiedzieć? W przyszłym tygodniu rozpoczynamy proces prowadzenia dachówki i przewidywany termin odbioru to jest sierpień, wrzesień. No, także tak jak widzicie. W pełnym stanie ten okres. Dach in progress, tak, dachówka na przyszły tydzień. Wejdziemy razem do środka, pokażemy Wam właśnie ten środek, no i tak naprawdę jaki jest układ całego domu. Tu, o proszę, stając sobie w ten sposób, no to mamy garaż, tak, wejście do domu, tu jest okno, no i my sobie do środka wejdziemy. Spokojnie, to jest bezpieczne, możemy wejść, nie obawiajcie się. Także jak otwieramy drzwi i wchodzimy do domu, no to po lewej stronie wita nas pomieszczenie garażowe. Z tej strony można wejść również do garażu od środka do domu. Po prawej stronie tutaj będzie łazienka. I wchodzimy sobie w głąb domu z korytarza. No i wita nas taki bajkowy widok. Tu będzie okno balkonowe, to będzie salon z aneksem kuchennym. Jest tutaj okno podszafkowe, tak, w tym miejscu właśnie jest przewidziany aneks kuchenny, a tutaj miejsce na salon. Będą takie duże okna. No myślę, że widok co? No widok jest sielski, anielski, tak. Tak to wygląda na ten moment. Kolejny dom jest tam. A jeszcze następny, tam bardziej po lewej stronie. No to co myślę, co jest naszym atutem i tak jak tutaj klienci, osoby zainteresowane nam mówią, tak, no to atutem jest na pewno to, że te domy są od siebie w dość sporej odległości, tak? Nie jest sąsiad na sąsiedzie, tak jak teraz się buduje. My przyjęliśmy trochę inną strategię. A Paweł, ile te działki będą miały? Tu Paweł się bardziej orientuje, jeśli chodzi o powierzchnię. W domu, budynek, w którym właśnie się znajdujemy, ma najmniejszą działkę, czyli jest 450 metrów na połowę bliźniaka. Dom numer 3, który jest tam w oddali. Dom numer 3 to jest tamten właśnie, który widać. Ma ponad 600 metrów działki. No to już jest ładna. A ten, który jest jeszcze tam dalej, ta dwójka, czekaj, to sobie możemy wyjść kawałek jeszcze, to ja Wam pokażę tam, gdzie będzie ta. Tam jest w okolicach 500 metrów. No. Ta dwójka, tam dalej właśnie będzie kolejne. No to w sumie tak jak Paweł mówi, no to mamy 500 metrów na dom. Wyboru, czy ktoś chce większą, jeśli chodzi o działkę, dokładnie, co kto lubi, tak? Od 400 do 600, a teraz widzicie, tak naprawdę jesteśmy od strony ogródka, tak? Tutaj wychodząc 450. Właśnie 450, tak, żeby nie było przekłamania. Wychodząc tymi drzwiami balkonowymi, tak, z tego aneksu kuchennego, wychodzicie sobie
swój ogródek właśnie z takim widokiem. No fajnie, fajnie to wygląda. Znaczy oczywiście, że to pewnie gdzieś tam dalej, tak, w jakiejś przyszłości wokół też się zabuduje. Natomiast no, jeśli chodzi o te powierzchnie działki, tak, no to one no, gwarantują, że tych sąsiadów nie będą zaraz na głowie. O, może w ten sposób ci sąsiedzi. No ale dobra, wracamy do domu. Wchodzimy tym oknem, którego jeszcze nie ma. Oknem balkonowym. O, to właśnie, tak sobie stoimy tak tyłem do tego okna balkonowego. To tak jak mówiłam, z tamtej strony jest ten aneks kuchenny, tak? A tutaj jest wtedy wejście na piętro. To możemy sobie na piętro wejść. Mam nadzieję, że mnie będzie dobrze słychać, bo nie mam żadnego głośnika zewnętrznego, a trochę wieje na piętrze. Wchodzimy. I proszę bardzo. No światła to tutaj na pewno nie zabraknie. Pomieszczenia będą świetnie doświetlone. I tak jak widzicie, proszę bardzo, na lewo znowu duże okno. I będzie balkon. Będzie balkon, wiem, że one nie zawsze są przy tego typu inwestycjach w domach. Tutaj balkony będą. Tu Paweł, ile jest metrów na tym pierwszym piętrze? Mamy 4 pokoje od 10,5 metra do 12 plus duża łazienka, prawie 6,5 metra. To mamy włącznie 5 pomieszczeń. Tu jest niecałe 70 metrów, licząc włącznie z komunikacją. No to 70 na tym piętrze. Tak, no po prostu oczywiście ten dół, bo cały dom ma 128 metrów z garażem. Dokładnie tak. I słuchajcie, a tutaj jeszcze u góry, bo rozmawialiśmy właśnie, Paweł, bo tu mówiliśmy takie poddasze nieużytkowe, nie? Tak, jeszcze tam po podłodze będzie w granicach 35-40 metrów, natomiast no nie ma... Czekaj, bo mów przy powierzchni, bo ja myślałam o wysokości. Dobra, to... Nie no. Okej. Okay. Nie ma tu pełnej wysokości budowlanej, bo tam będzie jakieś 1,20 m wysokości, więc to nie jest powierzchnia użytkowa. Natomiast po podłodze jest tam około prawie 40 metrów, więc można tą sobie zrobić spiżarnię. No, to jeszcze, no tak jak mówiłam, tak jest tak naprawdę taki tak, schowek, spiżarnie, jakkolwiek to zwać, prawie 40 metrów jeszcze u góry. No ale tak jak Paweł wspomniał, tak, to już nie jest pełna wysokość, więc pomieszczenie jako takiego mieszkalnego, no nie ma możliwości, żeby tam zrobić, tak, no ale jest z jakąś funkcją schowka. A tutaj, tak jak mówiliśmy, przewidziane na tym piętrze są 4 pokoje. Oczywiście na przykład na tym etapie, popraw mnie Paweł, jeśli będę kłamała, ale na tym etapie jest jeszcze możliwość, tak jak te domy dopiero stawiamy, zmiany układu ścianek pod klienta, tak, więc jeżeli ktoś sobie wymarzy, że chce mieć na piętrze 2 pokoje, tak, żeby były takie 2 duże pokoje, albo nie wiem, jeżeli 2 osoby kupują dla siebie i nie przewidują powiększania rodziny, no to może być tutaj jeden wielki pokój, tak, z otwartą łazienką, jakkolwiek, tak, no jak sobie kto zamarzy, jeśli chodzi jeszcze o taki etap właśnie, na którym jesteśmy, tak, to jest możliwość takich zmian aranżacyjnych pod klienta. Ten dom jest akurat w takim już najdalszym stopniu zaawansowanie i tak jak Paweł mówi, tu jest termin oddania na sierpień, wrzesień, nie? No, tak jak rozmawialiśmy. Natomiast no, tym bardziej można ingerować gdzieś tam w ścianki w tych kolejnych, też na późniejszych etapach, no bo te kolejne domy będą za chwilę szły równoległe, ale tak, no ale ten jest wysunięty naprzód, jeśli chodzi o postęp prac. No i co? No i znowu widok z balkonu, tak? Tak jak mówię, będzie balkon. Z tej strony będzie balkon, więc tak, z dwóch pokoi, bo założenie jest takie, tak, przynajmniej w tym pierwotnym projekcie, tak jak mówię, to jeszcze zależy, jak sobie tam później klient ewentualnie będzie chciał zmienić, tak, że no tutaj będzie ścianka, bo będzie jeden pokój na lewo, drugi pokój na prawo, więc dwa pokoje będą miały to wyjście na balkon. Teraz wam nie pokażę, bo w ogóle przed chwilą się śmialiśmy jeszcze, jak przechodziliśmy, zanim zaczęłam nagrywać, jelonek nam tam przebiegał w oddali, także no jest bliskość natury. I teraz nie wiem, na ile to słychać, bo akurat nie odsłuchuję tego, co nagrywam, tak to ptaszki nam tutaj świergolą, więc jest sielsko, anielsko, jelonki biegają. Tak jak się śmieję, że no my nigdy nie mówiliśmy o zamieszkaniu poza miastem i zawsze chcieliśmy zostać w mieście i nawet tak jak teraz rozmawiamy o kupnie mieszkania, no to bierzemy pod uwagę Gdańsk, tak? Natomiast jak się tutaj przyjeżdża tak o tej porze roku, jak jest tak pięknie, słonecznie, no to trzeba przyznać, że robi to wrażenie, tak? I to, że człowiek mógłby mieć ten ogródek i sobie po prostu wyjść i siąść na ogródku w takiej ciszy i spokoju. No dobra, słuchajcie, to tak wygląda ta góra na tym etapie. Tak jak mówimy, do dowolnej aranżacji, jeżeli ktoś sobie umyśli inaczej, bo w projekcie jest pokój, łazienka, pokój i kolejny pokój, tak jak okna tutaj dzielą, tak? Takie jest założenie, jeśli chodzi o projekt, natomiast no, tak jak mówię, jeszcze to można sobie dowolnie zmienić, tak? My tutaj właśnie staliśmy i też rozkminialiśmy, jakbyśmy to sami podzielili, tak? Czy byłaby większa łazienka, czy... No, tak naprawdę, no ile kto tych pokoi potrzebuje, tak? No, 4 pokoje u góry są do zrobienia. No i zeszliśmy na dół. No, ja nie ukrywam, że dla mnie to jest największy atut, właśnie takie duże to okno.
i z tym widokiem. No. A, no właśnie, co ważne, tak, okno będzie trójstronne, bez żadnej ścianki, tak jak widzicie, tak, także ten widok nie będzie nie trójstronne, tylko trójszybowy miał być, bo zaraz będziemy mieli tutaj merytoryczne przekłamanie. Trójszybowe, tak, ale chodziło nam, że bez żadnego podzielnika, tak, na takiej wielkiej przestrzeni, tak jak teraz tak naprawdę widać całość w kadrze. No dobra, co, idziemy, zobaczymy, co tu jeszcze na zewnątrz. No dobra, słuchajcie, to by w sumie chyba było na tyle. Patrzcie, nie mogę w kadrze złapać, ja jestem niższa, Paweł wyższy i się razem nie łapiemy. Paweł jest osobą odpowiedzialną za sprzedaż, także jak będziecie zainteresowani zakupem, to wszelki kontakt będzie z nim, a wszelkie informacje macie na stronie. Tutaj też macie u dołu adres strony www.zamieszkajwczaplach.pl i tam odsyłamy, tam jest więcej też szczegółów, tak, są informacje chociażby właśnie o standardzie wykończenia, o materiałach, na których pracujemy. Także jak jesteście zainteresowani, szukacie domu pod Gdańskiem, albo wiecie, że ktoś z waszych znajomych szuka takiego domu, to zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do odwiedzenia strony, a tymczasem ja wam dziękuję za uwagę i do następnego.